A w naszym studiu już pierwsi goście, Marek Popiołek, dyrektor reprezentacji Polski koszykarzy oraz Adam Romański, nasz ekspert i komentator także koszykówki, więc myślę, że tutaj sprawa jest dosyć jasna, o jakiej dyscyplinie przynajmniej na początek będziemy mówić. Adam, zastanawiam się, jak bardzo sfrustrowany jest komentator koszykówki, który od dobrych paru tygodni specjalnie nie ma czego komentować. No, ale w skali jakiej, mam powiedzieć? Od 1 do 10 może być. No to 9,5, tak? Czyli bo coś jednak da się robić, jak widać, jesteśmy tutaj, możemy chociaż pogadać o koszykówce. Koszykówka sięga głęboko w historię teraz. Zaczynamy się zastanawiać, kto był najlepszy, kto kiedyś grał dobrze, kto teraz może zagrać dobrze. Także jest jeszcze nad czym pracować głową. Panie Marku, czy dla dyrektora reprezentacji Polski to jest też taki czas, powiedziałabym, wyciszenia i spokoju? Czy gdzieś tam w głowie kłębią się już te myśli dotyczące tego, co będzie i jak to będzie wyglądało po zakończeniu tej stagnacji, która jest w tej chwili? Znaczy, myślę, że to jest połączenie jednego i drugiego, bo przede wszystkim czasy są takie, że większość z nas raczej się wycisza, raczej się zamyka w domach, bo jest to po prostu odpowiedzialne i to trzeba zrobić i sytuacja jest bezprecedensowa, także wszyscy powinni być skupieni przede wszystkim na swoim zdrowiu. No więc nie będę ukrywał, że pierwsze dni były dla nas wszystkich ciężkie, dla powiedzmy sportowców, czyli mówię o zawodnikach, trenerach, działaczach, bo zostało nam, tak powiem, zabrane to, co bardzo lubimy robić, czyli chcemy być jak najbliżej boiska, na boisku, przygotowywać się na kolejne mecze, kończyć rozgrywki ligowe, myśleć o reprezentacji. A teraz myślimy oczywiście o reprezentacji, ale w innym kontekście, bo tak jak już decyzje oficjalne zostały podjęte, w tym roku dopiero w listopadzie reprezentacja zagra w kwalifikacjach do Eurobasketu, jeżeli oczywiście wszystko będzie w porządku, a wszystkie te sprawy, można powiedzieć, priorytetowe zostały przełożone na przyszły rok. Ten przyszły rok będzie rokiem, powiedziałabym, bardzo intensywnym dla wielu dyscyplin. Mam wrażenie, że dla koszykarzy także. Pod warunkiem, no właśnie, Adamie, pod warunkiem, że wszystko to, co gdzieś mamy w zamyśle, czyli rozpoczęcie nowego sezonu i ligowego, i reprezentacyjnego, pójdzie po prostu zgodnie z planem. No ja jestem bardzo ciekawy właśnie, jak sportowcy będą w stanie wrócić na te tory. Na razie to są takie dwumiesięczne wakacje. Na razie to jeszcze przerabialiśmy, ale tak naprawdę półroczne czy dłuższe przerwy dla całego środowiska koszykarskiego, no to się, jak to kiedyś się mówiło, tego od przedwojnia nie było jeszcze. Także my akurat z Łukaszem Cegnińskim z Polsatu Sport zajęliśmy się historią koszykówki ostatnio i badaliśmy te sprawy, więc w latach 40. poprzedniego wieku też koszykarze z lat 30. byli w stanie zagrać na dobrym poziomie, więc jeżeli mamy nad tym myśleć, przerwa może być nawet długa, będzie dobrze. We wtorek Komitet Wykonawczy FIBA spotkał się za pośrednictwem wideokonferencji na nadzwyczajnym posiedzeniu dotyczącym wpływu pandemii COVID-19 na kształt koszykarskiego kalendarza. Międzynarodowa Federacja Koszykówki z zadowoleniem przyjęła zmianę terminu Igrzysk Olimpijskich. Po dokładnej analizie możliwych scenariuszy oraz dostosowaniu się do panujących zaleceń i ograniczeń zadecydowano m.in. o rozegraniu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich na przełomie czerwca i lipca 2021 roku. W tym przypadku dokładne daty muszą zostać zatwierdzone przez MKOL. Z kolei Mistrzostwa Europy zostały przesunięte na wrzesień 2022 roku. Spójrzmy sobie, szanowni państwo, na to, jak będzie wyglądał ten nowy kalendarz koszykarski na 2021 i 2022 rok. Tu oczywiście są pewne ramy czasowe i pewne ciągle jeszcze znaki zapytania, bo mówi się, że turnieje kwalifikacyjne do igrzysk pomiędzy 22 czerwca a 4 lipca. Te dokładne daty oczywiście nie są na tym etapie jeszcze do końca znane. Jak bardzo to, co wydarzyło się w tym roku i ten zmieniony kalendarz związany także z Eurobasketem torpeduje plany, jakie miała reprezentacja Polski na to, co będzie się działo teraz i w przyszłym roku także? Znaczy, bez wątpienia, pani dobrze to nazwała, to torpeduje rzeczywiście nasze plany, bo wszyscy byliśmy nastawieni, że po tych bardzo dobrych mistrzostwach świata rozgrywanych w Chinach uda się pójść za ciosem i jest to ważne nie tylko z aspektu czysto sportowego, że myślę, że reprezentanci palili się do gry i chcieliśmy tę dobrą serię podtrzymać i wycisnąć z tego jak najwięcej, ale jest też wiadomo aspekt marketingowy, kibicowski, czyli bardzo istotny dla Polskiego Związku Koszykówki i tutaj niestety wszystkie te karty zostały wytrącone z dłoni, bo zarówno sezon ligowy się nie skończył w sposób sportowy,
jak i ten sezon reprezentacyjny nie może się teraz odbyć. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, są kwestie ważniejsze niż sport i mecze koszykarskie. Chociaż może niewiele jest takich ważniejszych rzeczy, ale są. Ustaliliśmy, że zdrowie jednak jest ważniejsze. Ale są ważniejsze rzeczy, zdrowie na pewno należy do nich i trzeba to przeczekać, trzeba się przygotować jak najlepiej na tę nową rzeczywistość i być jak najlepiej przygotowanym w optymalny sposób w przyszłym roku. No, o tych przygotowaniach będziemy za chwilę jeszcze mówić. Ja tylko zadam jedno pytanie, Adamie, za momencik. Jedno pytanie. Który z koszykarzy, bo pan to pewnie wie, wstaje najwcześniej? Wiem, o co pani chodzi. Dosyć wcześnie wstaje Łukasz Koszarek, więc mam nadzieję, że będziemy mogli z nim już dzisiaj porozmawiać. No i proszę bardzo, zdradziłam wszystko przed programem i tak to wychodzi. Łukasz Koszarek jest, mam nadzieję, z nami. Dzień dobry, Łukaszu, witam bardzo gorąco. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście ranny ptaszek? Ta 7:15 nie jest problemem? No szczerze powiem, ostatnio się bardzo rozleniwiłem z tego względu, że jesteśmy cały czas w domu, ale fakt, że lubię wstać wcześniej i mieć ten dłuższy dzień dla siebie. Nie miałam okazji pogratulować, więc pogratuluję teraz kolejnego tytułu Mistrza Polski, ale zastanawiam się, czy ten tytuł w nierozegranym do końca sezonie smakuje równie dobrze jak te poprzednie, czy niekoniecznie? No niekoniecznie. Wiadomo, że zawodnik lubi wypocić ten medal, dostać to wszystko na parkiecie po ciężkich zawodach, ale jak dobrze wiemy, jak tu już wszystko zostało powiedziane, siła wyższa wygrała. My zaraz za nią jesteśmy. Wiem, że zaraz po ogłoszeniu tego, kto został mistrzem Polski, nie było okazji świętować i rozumiem, że jak na razie jeszcze to świętowanie zostało odłożone na później. Tak jest. Będziemy oczywiście ze swoimi kibicami, postaramy się wszystkich, którzy będą, jeśli będzie możliwe, z wszystkimi zawodnikami jakoś poświętować. Natomiast no wiemy, teraz mamy kwarantannę i ta liczba osób razem, którzy mogą spędzić czas, jest ograniczona, więc po prostu czekamy na te lepsze czasy. Te lepsze czasy to także sezon, miejmy nadzieję, reprezentacyjny, taki, który będzie możliwy do rozegrania również bez większych problemów i perturbacji. Czy Łukasz Koszarek w ogóle myśli dzisiaj o Igrzyskach Olimpijskich 2021? No oczywiście, że myślę. Fakt, że jestem gdzieś w okolicach mety mojej kariery, zdecydowanie nie pomaga mi, że te igrzyska zostały przełożone, więc i ja muszę tą metę swojej kariery przełożyć troszeczkę w przyszłość. Natomiast no, pozytywne jest jakoś, że teraz odpoczywamy, że mamy naprawdę dużo czasu, żeby zregenerować się i być gotowym na to przesunięcie. Czy ja dobrze zrozumiałam, że gdyby igrzyska odbywały się w 2020 roku, to Łukasz Koszarek ogłosiłby zakończenie reprezentacyjnej kariery? Znaczy na pewno gdzieś to krąży. No, nie chciałbym, wszystko zależy od tych wyników i wiadomo, że na pewno te igrzyska byłyby pięknym zwieńczeniem tej kariery i jakby się udało dostać, no to rzeczywiście lepszej opcji by nie było, żeby tam zakończyć karierę. No dobrze, wspomniał pan o kwarantannie, no to nie mogę nie zapytać, jak w takim razie wygląda ten taki spokojny, wyciszony, bez treningu, czy może jednak z treningiem dzień w czasie tego, co teraz się dzieje? No z treningiem oczywiście w domu, bo naprawdę nosi i rzeczywiście bez treningu nie dałoby się wytrzymać, więc jakieś tam robimy skłony, mamy wiadomości od naszych trenerów, od przygotowania motorycznego, którzy nas zasypują różnymi ćwiczeniami i naprawdę to, co można w domu zrobić, nikt nie sądził, że da się. Także, ale ogólnie, no, tak jak wszyscy, oglądamy tą koszykówkę retro, tak się śmieję, że teraz chyba wreszcie ta historia sportu wszyscy poznają dokładnie i no każdy liczy, każdy czeka na tą informację, że tak, w tym dniu już będziemy mogli trenować i myślę, że to właśnie jest taka wiadomość, na którą czekamy.
Zaczniemy trenować wtedy, kiedy będzie to tylko możliwe. To właściwie jak mantrę powtarzają wszyscy sportowcy. Czy mam rozumieć, że jeśli chodzi o klubowe barwy, to te treningi rozpoczną się w barwach Stelmetu? Chyba tak, ale to też z racji tego, że jestem w Zielonej Górze. Kontraktu jeszcze nie mamy, ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Także na pewno na obiektach Stelmetu. O. Przynajmniej na początek, rozumiem. Tak, dokładnie. No dobrze, to w takim razie czego życzyć na ten nadchodzący, powiedziałabym, rok, jeśli chodzi o przygotowania do igrzysk, do Eurobasketu, do eliminacji basketu, bo te także jesienią nas czekają? Myślę, że to co wszystkim. Trzeba życzyć tego, żeby ta zaraza minęła jak najszybciej, żeby ta informacja poszła w świat, można trenować i wtedy na pewno, tak jak mój trener, nasz trener reprezentacji Polski, wtedy wszyscy będziemy excited, tak to jego ulubione słowo, więc wtedy ruszy czas sportu i na pewno każdy będzie bardzo, bardzo szczęśliwy z tego względu. No to życzę tego, aby excited nastąpiło jak najszybciej. Dziękuję pięknie. Łukasz Koszarek był dzisiaj z nami, reprezentant Polski w koszykówce, a także mistrz Polski sezonu 2020. Bardzo pięknie dziękuję za to poranne spotkanie i zastanawiam się, Adamie, czy jak słuchasz Łukasza, który mówi, no tak, odkładamy jeszcze to zakończenie kariery, przekładamy swoje plany gdzieś tam o rok i myślimy w dalszej perspektywie jeszcze o sportowej karierze, a nie już o tym, żeby kończyć, to się uśmiechasz, że to tak mimo wszystko wyszło? Ja się cieszę bardzo, bo Łukasz jeden z moich ulubionych zawodników. Bardzo mi się spodobało, że zaczął wymieniać, to chyba przerwał ze względu na brak czasu, bo powiedział, robimy skłony, już nic więcej nie powiedział. Mam nadzieję, że to tylko z tego powodu, ale myślę, że Łukasz ważną rzecz powiedział, użył słowa kluczowego, czyli regeneracja. W jego momencie kariery to ta regeneracja, gdzie przy graniu w Stelmecie dwa razy w tygodniu mogło być to temat. Teraz pewne rzeczy w organizmie zajdą, pozytywne przemiany. On ma 36 lat już teraz. Jak na rozgrywającego to jest naprawdę bardzo trudny wiek, żeby po 35 latach jeszcze uruchomić ciało, żeby biegać za tymi małymi, szybkimi. Trochę inaczej jest to z centrami. Mamy dwóch takich zawodników w kadrze, jego i Łukasza, przepraszam, i Adama Hrycaniuka. Obaj są mega ważni, odgrywają super ważne role i fajnie by było, gdyby oni odświeżeni w dobrej formie byli w stanie pomóc polskiej reprezentacji na turnieju. Poranek z Polsatem Sport trwa. My rozmawiamy o koszykówce z Markiem Popiołkiem, dyrektorem reprezentacji Polski Koszykarzy, i Adamem Romańskim, naszym ekspertem, komentatorem Polsatu Sport. Wisi gdzieś w powietrzu takie pytanie, które pewnie także wam się nasuwa. Czy to dobrze, że igrzyska są przełożone o rok, że Eurobasket jest przełożony o dwa lata, bo patrząc, zresztą sam o tym powiedziałeś, Łukasz Koszarek ma dzisiaj 36 lat i patrząc na tę reprezentację, w której ta średnia wieku jest średnią, no co tu dużo mówić, dosyć wysoką. Pytanie, czy dla tych zawodników to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby przekładać tak ważne imprezy o rok czy dwa? Eurobasket to zostawmy, bo ja myślę, że to będzie jednak zupełnie inna historia. Natomiast te nadzieje, które wiążemy z turniejem przedolimpijskim, turniejem Igrzyska, gdzie mocnymi rywalami są Litwa i Słowenia. Ja myślę, że tutaj jest mały plusik dla reprezentacji Polski. Ta reprezentacja Polski, ostatnio to była taka reprezentacja, która gdzieś wcisnęła rękę, gdzie właściwie nie powinna wciskać, która gdzieś weszła, wdrapała się na wyższy poziom niż się spodziewaliśmy właśnie dzięki temu, że była długo ze sobą, była zgrana, gra w podobnym składzie, gra z tym samym trenerem i ten czynnik, mimo że teraz mamy taką roczną lukę, po powrocie do gry wydaje mi się, że będzie miał jakieś znaczenie, dlatego że będzie tego się nie zapomina, chaos. Tak? Tego się nie zapomina jak jazdy na rowerze, prawda? I oni dalej będą moim zdaniem pedałować tak dobrze jak ostatnio, natomiast no, inne reprezentacje będą miały naprawdę duży problem, my też będziemy mieli duży problem. Ten będzie dziwny, ten najbliższy sezon ligowy, który będzie przygotowaniem do zmagań reprezentacyjnych, bo właściwie niczego nie możemy być, co się spodziewać. Ci, których trzeba było pilnować, żeby nie jedli, najprawdopodobniej teraz jedli. Ci, którzy jedli zawsze za mało, najprawdopodobniej nadal jedzą za mało i nie ma nad nimi kontroli, więc będzie bardzo dziwnie. No właśnie, jest kontrola nad tym, co robią reprezentanci Polski, czy niekoniecznie, przynajmniej na razie? Znaczy, tak jak powiedział Łukasz Koszarek w krótkiej wypowiedzi, tak jak dzisiaj mieliśmy już go okazję posłuchać, kontakt z reprezentantami jest, jakby ten kontakt dla każdego sportowca odbywa się, można powiedzieć, dwutorowo, bo tak samo jak są zalecenia pewne reprezentacyjne, które należy przestrzegać.
Tak samo są zalecenia klubowe, które dla zawodników są bardzo istotne, ale myślę, że koniec końców najważniejsza jest świadomość samego zawodnika i wiemy, że ci, którzy grają w reprezentacji Polski, są profesjonalistami i profesjonalnie podchodzą do swoich obowiązków. Także w tej trudnej sytuacji sami starają się zrobić tyle, ile mogą, aby być przygotowanymi do wznowienia normalnego koszykarskiego treningu wtedy, kiedy to będzie możliwe. Tak naprawdę teraz nie jest to aż tak istotne. Czekamy po prostu z utęsknieniem na te informacje, kiedy będzie można zacząć normalnie żyć i normalnie trenować. A czasu na przygotowanie do ważnych meczów na pewno wystarczy. I ja wierzę w to, że jak już wszystko będzie się toczyło normalnym torem, to się przygotujemy jak najlepiej do kolejnych meczów. No te kolejne mecze, jeśli oczywiście nic się tutaj nadzwyczajnego nie wydarzy, to są te listopadowe mecze eliminacji do Eurobasketu. Mecze, do których przygotowaniem niejako, jak sądzę, albo jednym z elementów przygotowania miał być także turniej towarzyski, który rozumiem, że w tej sytuacji w Polsce się już nie odbędzie. No niestety się nie odbędzie. Jakby turniej towarzyski, który mieliśmy już tak naprawdę przygotowany i który miał się odbyć w czerwcu w Polsce, miał posłużyć oczywiście temu, aby się przygotować jak najlepiej do turnieju kwalifikacyjnego. I tutaj mogę uchylić rąbka tajemnicy, że mieliśmy naprawdę bardzo ciekawe mecze sparingowe zaplanowane. Najpierw mieliśmy grać w Niemczech z takimi drużynami jak Niemcy, Czechy i Nowa Zelandia, a później mieliśmy grać w Polsce i wykorzystać ten sukces z Mistrzostw Świata i grać z takimi rywalami, z którymi nie mamy okazji grać na co dzień, bo to miała być Brazylia, to miała być Nowa Zelandia i to miała być Rosja, więc taki przekrój bardzo ciekawy, bo zupełnie inna charakterystyka gry zespołów, inne położenie geograficzne i to też jakby było zaplanowane w ten sposób, aby jak najlepiej przygotować pod kątem turnieju kwalifikacyjnego, gdzie musielibyśmy się zmierzyć z różnymi stylami gry zespołów z całego świata. Czyli rozumiem, że to oczekiwanie na listopad na razie jest oczekiwaniem w ogóle na rozpoczęcie treningów i sezonu, a dopiero potem będziemy myśleć, jak to poukładać, żeby te klocki po prostu zagrały w listopadzie. To znaczy, wiadomo, że podstawą i bazą są rozgrywki ligowe, bo jeżeli chodzi o okienka rozgrywane, organizowane w trakcie sezonu, czyli to są te okienka listopadowe i to na przykład ostatnio lutowe, to rzeczą oczywistą właściwie jest, z marszu. Rzeczą oczywistą jest to, że my bazujemy na przygotowaniu klubowym i w formie reprezentantów, jaką oni prezentują w danym momencie, czyli po prostu jesteśmy z nimi w kontakcie, monitorujemy to, co się dzieje, widzimy to, co się dzieje, oceniamy ich przydatność, a jednocześnie bazujemy na tym dosyć szerokim systemie gry w obronie i w ataku, który trener Taylor wpaja od 2014 roku całej drużynie i co chyba jest naszym atutem, co też pokazuje, że jest ta ciągłość pracy, pewna cierpliwość, znamy się doskonale wszyscy. Także tu się śmialiśmy wcześniej, że mniej więcej wiemy, kto o której godzinie nawet wstaje i lubi zjeść śniadanie, to też mniej więcej wiemy. I tutaj myślę, że jakby nawet jak z marszu podchodzimy do tych okienek, do tych meczów, które w listopadzie, mam nadzieję, że wszystko będzie po prostu normalnie, czyli liga będzie funkcjonowała, spotkamy się na krótkie treningi i będziemy przygotowani na mecze z Rumunią i z Izraelem. Zaprosimy do naszej rozmowy jeszcze jednego reprezentanta Polski. Aaron Cel jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam bardzo gorąco. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo, że jesteś z nami. Obudzony? Tak, obudzony. Ostatnio się budzę o 6, bo mam synka 6-miesięcznego, więc od 6 już ostatnio wstaję. Dlatego się zgodziłem, panie Romański. Dziękuję bardzo. Znamy ten ból. Aaron, no właśnie, jak wygląda, pytałam już o to Łukasza Koszarka i on nie chciał nam wiele zdradzić na temat tego, jak wygląda jego dzień w kontekście przede wszystkim treningów, ale jak wygląda taki dzień bardzo aktywnego sportowca, który nagle musi przystopować? No niestety nie wygląda to, jakbyśmy chcieli. Wiadomo, że trzeba utrzymać tą formę, przynajmniej fizyczną w jakiś tam sposób, więc różne ćwiczenia dostajemy od naszych trenerów w klubach, albo sobie sami wymyślamy z pomocą YouTube'a i tak dalej, ale faktycznie dla koszykarza no, najlepszy trening jest na boisku z piłką do koszykówki i z koszem, do których niestety nie mamy dostępów, więc no, to najbardziej boli. Nie ukrywam, że taka przerwa tygodniowa, dwutygodniowa się zawsze przyda latem po sezonie, ale już teraz mam dokładnie 5 tygodni bez piłki,
można powiedzieć, więc to już jest faktycznie duży minus. A jak odebrałeś samą tę sytuację, która nastąpiła? Wiadomo, że wszyscy się w niej znaleźliśmy, ale dla sportowców przełożenie tych najważniejszych imprez, czyli Igrzysk Olimpijskich o rok, Eurobasketu z 2021 na 2022, to dla ciebie jest jakiś kłopot? Czy to jest taka decyzja, którą przyjąłeś dosyć, być może, dużą ulgą? Kłopot nie wiem, bym aż tak negatywny nie był, no ale mogę powiedzieć, że my jako reprezentacja Polski byliśmy w dobrej formie ostatnio, bo wygraliśmy w Hiszpanii, bo wszyscy z nas byli zdrowi, co też jest ważne. Nie wiadomo, co będzie za rok. Pani wspominała przed chwilą o Łukaszu Koszarek albo Adam Chrycaniuk. Mają 36 lat już, za rok będą mieli 37, a ich bardzo jeszcze potrzebujemy. Więc takie rzeczy się liczą. Mam nadzieję, że tego źle nie odbiorą. Ale no nie wiadomo, nie wiadomo. Ważne zdrowie zawodników. W tym roku wszyscy byli zdrowi. Więc oby tak samo było w przyszłym roku. Wierzę też, że młodzi będą jeszcze lepsi. Więc no, trzeba jakoś to pozytywnie odkręcać, nie myśleć za negatywnie. No właśnie, wspominamy o tym wieku, no bo już też o tym zdążyliśmy dzisiaj powiedzieć, że ta średnia wieku reprezentacji polskich koszykarzy do najniższej nie należy, nazwijmy to bardzo delikatnie. Czy ty widzisz na horyzoncie takich młodych, takie nazwiska, które w tej kadrze, nawet jeśli nie za rok, to na pewno na Euro 2022 mogą się pojawić? Tak, tak, tak. To zawsze tu też należy być pozytywny. W sporcie jest też coś takiego jak zaskoczenie. Można w wieku 20 lat może nie być na najwyższym poziomie, ale wystarczy jeden dobry sezon, żeby dogonić albo nadrobić te straty, zaległości i tak dalej. Więc tu trzeba być pozytywny. Mamy już dobre nazwiska: Balcerowski, Kolenda, Bogucki i tak dalej. To już są młodzi na bardzo wysokim poziomie. A co im brakuje może do reprezentacji, to troszkę jeszcze doświadczenia, ale to kwestia parę miesięcy albo sezonów i wszystko będzie dobrze. Trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Będzie dobrze, to na pewno. Pytanie, ile potrzeba takiemu zawodnikowi, no jak choćby Aaron Cel, do tego, żeby powrócić do formy sprzed pandemii koronawirusa? To są 2, 3, 5 tygodni treningów po to, żeby z powrotem wejść i zdobywać najwyższe cele? No Aaron Cel też już nie najmłodszy jako koszykarz, więc też coraz więcej tego czasu potrzebuje. Na pewno po takiej przerwie sporo czasu będzie potrzebne, więcej niż z zasady co rok. Podejrzewam, że trzeba będzie już wrócić do formy jak najszybciej się da i po prostu utrzymać tą formę, bo nie chodzi tutaj o to, żeby odpuścić wszystko i zejść do jak najsłabszej formy, żeby potem mieć problemy i dużo trudu, żeby nadrobić tą formę, tylko po prostu w ten sposób, jaki mówiłem przed chwilą, czyli w domu jakoś utrzymywać tą formę po prostu, żeby potem mieć jak najmniej do nadrabiania, bo faktycznie ta przerwa będzie długa i jeśli się odpuści sport za długo, to potem może być fatalne. A da się w domu nadrabiać co nieco? Ciężko, ciężko. Nie ukrywam, że ja też osobiście zawsze miałem problemy, żeby ćwiczyć w domu, bo zawsze coś się dzieje w domu, zawsze ktoś zagada albo coś się stanie, wydarzy, więc to faktycznie koncentracja troszkę nie jest na swoim szczycie, ale no w tym przypadku słyszałem, bardzo mądrze powiedział pan Marek Popiołek, że musimy utrzymać ten profesjonalizm, znaczy jesteśmy zawodowcami i profesjonalnymi zawodnikami, więc tutaj trzeba się wysilić i trzeba zrobić wszystko, żeby utrzymać tą formę w jak najlepszy sposób. Aaron, ty lubisz tańczyć? Lubiłem. Czemu takie pytanie? No właśnie, ale nie, pytanie jest dosyć podchwytliwe, bo z tego, co zdążyłam się zorientować, obserwując twoje media społecznościowe, to ostatni taniec to jest coś, na co w przyszłym tygodniu bardzo mocno czekasz. Ostatni, faktycznie, tak, 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 bardzo, bardzo, bardzo mocno czekam. Domyślam się, że całe środowisko koszykarskie czeka na ten serial, można powiedzieć, już od poniedziałku o słynnych Chicago Bulls i Michaelu Jordanie. No właśnie, to jest rzeczywiście ten autorytet, który dla Aarona Cela jest albo był tym, od którego przygoda z koszykówką się zaczęła, bo w wielu przypadkach, kiedy rozmawiasz z koszykarzami, oni mówią tak, Michael Jordan, od tego wszystko się zaczęło. Tak, tak, no nie ukrywam, że Michael Jordan to dla wszystkich, można powiedzieć, wzór, nie tylko
przez to, jak grał, ale też przez to, jak podchodził do naszego sportu. Zawsze dużo historii się słyszy na jego temat, że bardzo ciężko trenował, bardzo długo trenował, bardzo dużo. I to jest przykład dla wszystkich z różnych powodów. No i oczywiście też reprezentuje tą całą amerykańską koszykówkę, ta swoja marka i tak dalej, co też robi duże wrażenie. No to jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Czy miałeś jakieś inne plany na 2022 rok niż grę na Euro? Nie, niekoniecznie. Nie miałem. Nie miałem. Jeszcze chciałem zdradzić tajemnicę. Znaczy, przy okazji, gdyby był ten Euro, to już myślałem, że zakończę w reprezentacji po tym Euro, no ale teraz się wszystko przekłada o rok, więc doczekam się bez problemu do tego Euro w 2021 roku, tak? Drugim. Drugim. Drugim, tak, okej. Okay. Z kwalifikacją, ile z tymi olimpiadami, z wszystkimi się teraz myli. Drugim, faktycznie. No właśnie, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o te terminy, to najłatwiej nie będzie, biorąc pod uwagę, jak to wszystko będzie się kumulowało. Jest siódma rano. Ale to jakby wszystko jest w porządku. Jesteś absolutnie wytłumaczony. Dobra. Bardzo pięknie dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami w poranku z Polsat Sport. Dzięki wielkie. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam. No właśnie, bo kiedy mówimy o tych wszystkich terminach, to mamy jeszcze jedną, powiedziałabym, zagwozdkę, bo z jednej strony turniej kwalifikacyjny do igrzysk i być może, bardzo na to liczymy, choć oczywiście wszystko się może wydarzyć, same igrzyska. Potem w międzyczasie, bo jeszcze wcześniej, eliminacje do Eurobasketu, potem Eurobasket, ale tuż przed Eurobasketem czekają nas jeszcze eliminacje Mistrzostw Świata. Ja mam wrażenie, że takiego zawirowania, pewnie będzie dotyczyć to nie tylko koszykówki, ale biorąc pod uwagę ten przykład, dawno w sporcie nie było. Na pewno. Ja w ogóle byłem troszeczkę zdziwiony, że ten Eurobasket jednak został przełożony o rok. Zwłaszcza, że kobiety będą grały. Właśnie. Mistrzostwa Afryki się odbędą, Mistrzostwa Azji się odbędą, natomiast przełożone zostały Mistrzostwa Ameryki i Mistrzostwa Europy. Marek być może powie, dlaczego tak się stało, bo ma na pewno więcej wiedzy. Natomiast przyzwyczajony trochę do siatkarskiego kalendarza, może tutaj dzięki Polsatowi Sport, to dla mnie taki problem, że igrzyska w sierpniu na początku, a we wrześniu od połowy miały być Mistrzostwa Europy, to w zasadzie wzruszenie ramion, prawda? Trochę się śmiejemy, no ale jednak zdecydowano się na taki ruch. No to lato 2022 miało być wolne. Miało być odpoczynkowe dla koszykarzy i FIBA chyba się zdecydowała, że skoro odpoczynkowe będzie 2020, to 2022 można grać. No właśnie, skąd taka decyzja? Rzeczywiście, panie Marku, ma pan większą wiedzę na ten temat? Znaczy, nie mam takiej bardzo dokładnej wiedzy, bo jakby w tych gabinetach, w których są podejmowane decyzje, czyli właśnie tam w FIBA gdzieś bardzo wysoko, do nas przekazywana jest część informacji i nie wszystkie jakby powody są argumentowane tak dla opinii publicznej, bo chyba też nie ma takiej potrzeby, żeby coś takiego robić. Ja się mogę tylko domyślać, być może jest tak, że Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Ameryk medialnie są większą imprezą i jest troszkę większa logistyka związana z ich przeprowadzeniem niż Mistrzostwa Afryki czy Mistrzostwa Azji. Tak mi się wydaje, że może uznano, że zbyt duże obciążenia byłyby na zawodnikach, gdyby musieli zagrać Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa na przykład Europy w tym samym roku. A być może też uznano, że bardzo trudna byłaby logistyka całego tego przedsięwzięcia, aby pokazać też w telewizji i jak najszerszej liczbie osób tak ważne wydarzenia w takiej dyscyplinie jak koszykówka w tak krótkim okresie czasu. No tak, ale z drugiej strony perspektywa zagrania Euro, a tuż przed Euro meczów, przynajmniej dwóch meczów eliminacyjnych Mistrzostw Świata, myślę, że do najłatwiejszych też nie należy. To jest właśnie bardzo ciekawe, co pani powiedziała, bo tak tu się wspólnie zastanawialiśmy. Chyba nigdy nie było takiej sytuacji, nie było na pewno nigdy takiej sytuacji, aby się przemieszały tak naprawdę dwie różne rywalizacje, bo tak jak pani powiedziała, w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy, które się odbędą we wrześniu 2022, trzeba będzie rozegrać dwa mecze kwalifikacji do Mistrzostw Świata tuż przed rozpoczęciem turnieju. Nigdy nie mieliśmy z czymś takim do czynienia, to oznacza, że troszkę inaczej trzeba będzie ułożyć ten cykl przygotowawczy, aby z tą zwyżką formy trafić już na końcówkę sierpnia, kiedy trzeba będzie rozegrać te dwa mecze w ramach kwalifikacji i po tym bardzo ważnym, to nie jest tylko test przed Mistrzostwami Europy, tylko to są ważne spotkania, aby dostać się na kolejne Mistrzostwa Świata. Więc trzeba bardzo dobrze zagrać na koniec sierpnia, potwierdzić dobrą dyspozycję przed Mistrzostwami Europy i grać. Wszyscy będą w takiej samej sytuacji.
No nie będzie to łatwe. Ale. Nie będzie łatwe, ale ja myślę, że tak jak Aaron i Łukasz, jak dzisiaj słyszeliśmy, im jest tak naprawdę optymistycznie. Już wszystko jedno. Czy będę miał 35, 37, 38 lat, czy będzie 2021, 2022, wszystko jedno. Ja myślę, że ani piłkarze, ani siatkarze tak nie tęsknią za tym przedmiotem, jakim jest obręcz z podwieszoną siatką. Będziemy głaskać, całować, jak będzie można, bo one wszystkie właśnie w domach jednak mimo wszystko się nie mieszczą i za tymi koszami tęsknimy. No i pewnie pojawią się też te nowe nazwiska, o których między innymi mówił Aaron Cele, ale pozwolą panowie, że to już będzie przedmiot naszej kolejnej rozmowy w innym terminie i w innym czasie, bo pewnie do tego tematu będziemy jeszcze powracać. Bardzo pięknie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję także państwu za tę pierwszą część, bo wspominałam o tym, że nie tylko koszykówka będzie nas dzisiaj zajmować.